Cześć, to co oglądacie to jest samolot Su-33, model, który znajecie, możecie znaleźć, pobrać i pobawić się na Live Thunder. Live Thunder to jest strona gejdzinowska, na której można spotkać pojazdy, które nigdy nie pojawią się w grze, ale część z nich, które zaistniały właśnie w tym dziale modele, w grze mamy. Jednym z takich twórców jest Beckett, dlatego tego pana należy obserwować, bo dla tych, którzy interesują się przyszłością tej gry, z pewnością parę ciekawostek możecie tam znaleźć i pobawić się na mniej lub bardziej udanych misjach pojazdami, które być może w przyszłości się ukażą. Oczywiście nie wszystkie, bo niektóre są totalnie futurystyczne i na nie nie ma co liczyć, ale jak już jesteśmy przy Su-33, warto byłoby wspomnieć co nieco o jego historii. Powstał na bazie sprawdzonej konstrukcji, jakim był Su-27. Za produkcję odpowiadają zakłady w Komsomolsku nad Amurem. Su-33 to jednomiejscowy myśliwiec pokładowy Stobar, short take off but arrested resolvery. Krótki start dzięki tak zwanej sky jump. Lądowanie przy pomocy haka, system nie wymaga katapulty. W celu zmniejszenia zajmowanej na pokładzie przestrzeni skrzydła są składane do góry. Maszyna jest wyposażona w sondę do pobierania paliwa z giętkiego węża. Głównym zadaniem samolotu jest obrona własnych okrętów przed zagrożeniami z powietrza. Prace nad morską wersją myśliwca Su-27 rozpoczęły się jeszcze w 1971 roku. Powstały trzy wersje samolotu, ale zasadniczo jest on bardzo podobny do protoplasty. Dodano jedynie wspomnianą już sondę oraz wzmocniono podwozie, by znosiło lądowanie na okrętach, oraz dodano hak wyłapujący liny hamujące. Maszyna może również służyć jako tankowiec dla innych samolotów, co jest ciekawostką, dzięki instalacji specjalnego systemu przekazywania paliwa będącego wyposażeniem dodatkowym. W celu zmniejszenia prędkości lądowania wprowadzono skrzydło o wysokiej mechanizacji, to takie trochę bardziej profesjonalne stwierdzenia. Dodano również płat przedni dla poprawienia właściwości samolotu podczas lądowania. Te skrzydło o wysokiej mechanizacji to jest nic innego jak taki lepszy, trochę nazwijmy to, hamulec aerodynamiczny. Pierwszy lot prototypu T-10K1 miał miejsce 17 sierpnia 1987 roku. Testy państwowe trwały od 1991 do 1994 roku, a już w 1989 roku zaczęła się produkcja partii samolotów. W momencie zakończenia testów wyprodukowano już kilkadziesiąt samolotów, które na mocy dekretu z 31 sierpnia 1998 otrzymały oficjalną nazwę Su-33. Dane maksymalna masa startowa to 33 tysiące kg, ładunek uzbrojenia to 6,5 tony, pułap 17 km, prędkość maksymalna to 2300 km na godzinę, przeciążenie maksymalne to G8, prędkość podejścia do lądowania to 240 km na godzinę. Załoga, oczywiście jak wspomniałem wcześniej, jedna osoba, długość 21,20, rozpiętość 14,7, wysokość 5,9. Prędkość tankowania w powietrzu to 1100 litrów na minutę. Napęd to dwa razy silniki AL-31 wersja F, uzbrojenie działko 30 mm, kierowane pociski powietrze-powietrze R27R1 i R27T1 oraz R73E, niekierowane pociski, tu jest kilka wersji rakiet typu S8, może zabierać bomby 50, 100, 250 i 500 kg oraz RBK500. Ilość podwieszek to 12 i brak zewnętrznych zbiorników paliwa. To tyle, jeżeli chodzi o taką krótką charakterystykę tego samolotu. Macie przedstawione tutaj, jak to wygląda w trakcie, po złożeniu skrzydeł na lotniskowcu ten samolot, widok od tyłu, a wkrótce również będzie trochę o dźwiękach dla tych, którym dźwięki się nie podobają, te, które są w grze, jak zaimplementować
kolejne, aby wyglądało to trochę lepiej. Próbkę tego dostaniecie teraz, abyście mniej więcej mieli pojęcie o tym, o czym mówię. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!